West Highland White Terrier, opis rasy. Rasa bardzo ciekawa, rasa, która potrafi zaskoczyć, nie zawsze pozytywnie, ale o tym później. Oto opis tej coraz bardziej popularnej rasy psów. Troszkę historii. Rasa ta wywodzi się z psów myśliwskich, z psów, które służyły do polowań. No jest to po prostu terrier, ale co ciekawe, te białe osobniki były najczęściej eliminowane z hodowli, jako uważane za te słabsze, za nadające się po prostu w mniejszym stopniu do polowań. Dopiero XVIII-XIX wiek to rozpoczęcie hodowli białych egzemplarzy, dopiero niejako takie przekonanie się, że nawet ten biały kolor występujący w tych psach nie powoduje, że są to jakieś psy gorsze, słabsze. I właśnie ten XVIII-XIX wiek to początek hodowli, takiej ukierunkowanej hodowli tej rasy. Są to psy dosyć długowieczne, żyją 13-16 lat. Jeśli chodzi natomiast o wielkość, około 28 cm wysokości w kłębie i waga do 10 kg. Czyli nie są to psy duże, chociaż ten ich charakter, żywiołowość naprawdę potrafi zaskoczyć. Ten pies naprawdę może zachowywać się jak pies o wiele większy niż jest. Charakter, czyli to, co najważniejsze. Pamiętajmy, że jest to terrier i chociaż jest to terrier niewielkich rozmiarów, nie przekraczający najczęściej 10 kg, to pies tej rasy zachowuje się jak terrier i bardzo często psy te posiadają naprawdę bardzo wysokie mniemanie o sobie. Nie uważają się za jakieś małe psy, nie zwracają uwagi, że są 3-4 razy mniejsze od innych ras. Traktują inne rasy, jakby to one były mniejsze, a nie właśnie te terierki. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o charakter, to należy pamiętać, że jest to pies bardzo ruchliwy. To nie jest żaden kanapowiec, to nie jest pies, który będzie w naszym mieszkaniu, w naszym domu spokojnie sobie leżał. Jest to pies, który potrzebuje dużej aktywności fizycznej oraz psychicznej, który potrzebuje ruchu, który potrzebuje się wyszaleć. I chociaż sprawdza się nawet w tych małych mieszkaniach, nawet w tych małych przestrzeniach, to jednak nawet wówczas potrzebuje jeszcze więcej tego ruchu. Nie jest to pies, który będzie spokojny. To jest pies, który musi się dużo ruszać. Są to psy wesołe, przyjazne, radosne. Naprawdę uwielbiają zabawę. Przy tym psie raczej nie będziemy się nudzić. Będzie chciał, żebyśmy się z nim bawili. Będzie potrafił to robić. I naprawdę każdy będzie zadowolony, jeśli tylko potrzebuje psa, który będzie z nim dużo przebywał. Uwielbia domowników, wszystkich domowników. Nie jest to pies jednego pana. Wszystkich traktuje równo i od wszystkich wymaga dużo zabawy, dużo opieki. Musimy też pamiętać, że jest to pies wywodzący się z psów myśliwskich. Lubi zapolować, lubi się ubrudzić, lubi pobiegnąć za wiewiórką, za zającem. No i niestety bardzo ciężko utrzymać go w takim pięknym wyglądzie, jak to jest na wystawach. I trzeba pamiętać też, że ten pies, chociaż nie jest wielkiej wielkości, to tak jak mówiłem na początku, traktuje inne psy, jakby to te inne psy były mniejsze. I źle wychowany, źle socjalizowany West Highland White Terrier potrafi niejako być dosyć negatywnie nastawiony nawet do wielokrotnie większych psów. No i może próbować doprowadzać do konfrontacji z tymi olbrzymami. Są to psy inteligentne, do tego uparte. Lubią się uczyć, jeśli ta nauka jest dosyć taka interesująca, ten proces jest krótkotrwały, taki, żeby po prostu nie wywoływać u nich znudzenia. Jest dobrym stróżem, ale niektóre lubią szczekać. Trzeba uważać, trzeba go tak wychowywać, żeby po prostu nie był takim szczekaczem, ale jak najbardziej wtedy, kiedy trzeba, potrafi zareagować. Trzeba uważać w czasie wychowania, ponieważ chociaż nie jest to coś częstego, nie jest to regułą, to może dojść do tego, że te teriery będą chciały
wykazać tą swoją przekorę, chęć dominacji i nawet taki mały piesek może zdominować swojego właściciela i niejako można powiedzieć podporządkować go sobie i wtedy bardzo ciężko będzie wyegzekwować cokolwiek od takiego psa. Charakter mamy skończony, przejdźmy do pielęgnacji. Oczywiście ten piękny, wychuchany, bielutki, nieposzarpany, idealny piesek z obrazków czy też z wystawy to jest coś prawie niemożliwego do utrzymania cały czas. Jeśli ten pies wychodzi, jeśli biega, to niestety psy te uwielbiają się ubrudzić, uwielbiają biegać po zaroślach, po krzakach, po wodzie, po błocie. Dużo naprawdę trzeba poświęcić czasu, żeby ten pies wyglądał tak jak ten piękny, wymuskany piesek z zdjęć, filmów, czy też jakie możemy oglądać na wystawach. Ale jeśli jesteśmy w stanie go utrzymywać w miarę czystego, to szczotkowanie, paznokcie, przerzedzanie sierści, ta pielęgnacja nie jest jakoś tam wybitnie potrzebna, tylko no niestety lubi się ubrudzić. Zdrowie, alergie skórne, problemy z rzepkami i żuchwami, to są takie najczęstsze schorzenia tych psów. Są odporne na niskie temperatury, gorzej sprawdzają się w tych wysokich temperaturach, bo wtedy muszą mieć zapewniony cień, chłód. Ale tak, to są to przeważnie psy zdrowe, długowieczne, 13-16 lat, więc to już świadczy dużo o tej rasie. Odżywianie. Uwaga na możliwość tycia. Lubią jeść, bardzo lubią jeść. Jeśli tej aktywności nie ma za dużej, albo też nie dopilnujemy tej ilości jedzenia, to możemy do tego doprowadzić, że te psy mogą przytyć. Uważamy na ilość. To już trzeba tak wychować tego psa, żeby się do nas nie dopraszał. Ale to jak i przy innych rasach psów. Przejdźmy do wad i zalet. Jeśli chodzi o te wady, bywa uparty. Bywają problemy z tą pielęgnacją, lubi się niestety ubrudzić, potrzebuje dosyć dużą dawkę ruchu. Trzeba go w odpowiedni sposób wychować, żeby nie był dominujący, czy też żeby nie był lękliwy, bo i takie przypadki się zdarzają. A tak, no to już są same zalety. Jest to świetny wybór dla kogoś, kto jest, potrzebuje psa aktywnego, kto jest sam aktywny i ten pies może mu w tym towarzyszyć. Ta jego chęć ruchu, chęć zabawy, chęć towarzyszenia nam na pewno w takim przypadku będzie olbrzymią zaletą. Bardzo wesoły, bardzo przyjacielski, rodzinny, dobry stróż i oczywiście bardzo ładny. Dla kogo ta rasa? Oczywiście nie dla kogoś, kto chce psa kanapowca, kto chce psa tylko dlatego, że ten pies ładnie wygląda, tylko dla kogoś, kto będzie mu w stanie zapewnić ten ruch, tą zabawę, tą obecność człowieka, której on potrzebuje i będzie wiedział, że ten pies, jednak te cechy teriera w nim są, że lubi pobiec za jakąś zwierzyną, że lubi się ubrudzić, że lubi w lesie, w parku, na spacerze pognać i wrócić w takim stanie, że naprawdę ciężko go będzie rozpoznać. I dla kogoś, kto właśnie zna jego zalety, zna jego wady i te nawet te wady, jak ta chęć ruchu, to, że potrafi troszkę z tą pielęgnacją potrzeby wymagać, to może je zamienić na zalety. Chcesz takiego psa aktywnego, wesołego, przyjacielskiego, który na pewno będzie się bawił z całą rodziną, kiedy trzeba zaszczeka i będzie takim terierem, prawdziwym terierem, chociaż w niewielkim rozmiarze, to jak najbardziej ta rasa jest do polecenia. Tylko pamiętaj, żebyś się nie zdziwił, że taki mały piesek może mieć tak mocny charakter i nawet nie zdawać sobie sprawy z swojej wielkości. Dziękuję za uwagę, zapraszam do ocenienia, skomentowania. Jeśli możesz, to zasubskrybuj, poleć, opublikuj, podziel się tym materiałem, wrzuć na swoje media społecznościowe. Każda Twoja aktywność jest ważna. Za każdą dziękuję. Każda wspiera rozwój kanału i motywuje mnie do dalszej pracy. Dziękuję za uwagę.